Kreatywność to nie jest tylko to, że ja mam pomysł, tylko to jest siła, zgodnie z etymologią słowa kratos, tak? Siła do tego, żeby ten pomysł wcielić w życie. I droga filozofa to jest droga człowieka, który odkrywa prawdę, a potem z tą prawdą wraca. Kim jesteś? Czym się zajmujesz? I dlaczego ma to znaczenie? Wielu z nas, Polaków, ale to nie tylko dotyczy na pewno Polaków, bardziej chce być kimś niż w ogóle być. Znaczy, fakt bycia kimś jest ważniejszy od bycia samego. Nie starczy nam to, że jesteśmy i to, że spotykamy człowieka, który jest, nie jest dla nas w żaden sposób interesujący i nie jest dla nas żadnym jakimś faktem skłaniającym do refleksji, otwartości, zaprzyjaźniania się, tylko on musi być kimś i wtedy ewentualnie na to reagujemy. Natomiast sam fakt bycia przestał być jakby interesujący dla nas. I on, to bycie jak gdyby staje się ważne tylko w sytuacjach krańcowych. To znaczy, kiedy pojawia się choroba, kiedy pojawia się pierwszy złamany kręgosłup, pierwsze złamane serce, kiedy nagle stajemy na krawędzi naszej egzystencji i wtedy doceniamy sam fakt, że jesteśmy. Nie musimy być nikim konkretnym. Ja nie jestem przekonany o tym, że filozofia jest potrzebna wszystkim. Tak jak nie jestem przekonany do tego, że nawet ci, którzy mówią, że nie filozofują, może jednak filozofują. Kiedyś Popper powiedział, że filozofuje każdy z nas, nawet jeśli nie zdaje sobie z tego sprawy. I ostatnie zdarzenia na jednym z uczelni, na jednym z uniwersytetów w Londynie pokazują, że młodzież powiedziała: nie chcemy się uczyć tyle filozofii, nam to nie jest potrzebne. A sprzedaj mi filozofię. Nie chcę. Ale dlaczego? Chwileczkę. Wykładasz filozofię i wykładasz marketing, co we mnie wzbudza dysonans. Przed chwilą rozmawialiśmy, zanim weszliśmy na antenę. Tak. I powiedziałeś, że greccy filozofowie musieli umieć sprzedać, zaprezentować, przekazać jakby idee, które były bardziej wywrotowe niż wielu innych filozofów, którzy próbowali, pozyskać też uczniów, słuchaczy. I nawet jedna z tak... To są właściwie marketing i filozofia, to są dwie strony tego samego medalu. I nawet jedna z takich firm, jak Red Bull, na przykład Red Bull, bo to nie jest jedyna firma. Istota marki Red Bull, opowieść, która kryje się, czy też zestaw idei, skojarzeń, asocjacji, które kryją się za Red Bullem, to jest nic innego jak historia o śnie Sokratesa. Czyli reklamówka Akademii Platońskiej z V wieku, z IV wieku przed naszej ery. Ciągle zjeżdżasz do tego Platona i tej jaskini. Ale bo to jest opowieść o jednym i tym samym. Ja mogę pójść o jednego filozofa dalej. Tak. Powiedzieć Arystoteles, który stworzył absolutne podstawy logiki formalnej. Nie, to daj mi powiedzieć tylko jedną rzecz, przykład, i wtedy zobaczysz, dlaczego to tak jest. Jest taka historyjka, opowiada o tym, że Sokrates miał sen, przyśniło mu się, że młode piskle łabędzia spada mu na kolana, nagle porasta pięknie piórami, rozciąga skrzydła, wzbija się w niebo i zaczyna pięknie śpiewać i tym śpiewem zachwyca bogów i ludzi. Następnego dnia ojciec małego wtedy Platona przyprowadza właśnie swojego syna do Sokratesa i mówi, że przyprowadziłem ci syna na naukę. Sokrates rzucił okiem na malucha i mówi: o, to ten jest łabędziem z mojego snu. I teraz to jest nic innego jak esencja marki Red Bull. Bo co mówi tak naprawdę, co naprawdę mówi Sokrates, co naprawdę mówi Platon? Platon mówi, że ten, kto pójdzie do Sokratesa na naukę, to co dostanie? Skrzydeł, będzie latał. I to jest esencja platonizmu. Platon chciał uczynić ludzi latającymi. Metaforycznie i niemetaforycznie. Można tutaj to dalej rozwijać. Natomiast istota jest taka, że przekaz był identyczny z przekazem Red Bulla. Jak napijesz się Red Bulla, będziesz mógł latać. Jak pójdziesz do Akademii Platońskiej, będziesz mógł latać. Tu chodziło może bardziej o intelekt, tu bardziej chodzi o ciało, ale obietnica jest taka sama. Dojdziesz do krawędzi nieba. Nie widzę tutaj żadnych ograniczeń w dostępie do fizy filozoficznej. Natomiast odpowiednio podana lub odpowiednio niepodana jest przystępna bądź nieprzystępna. Ci studenci, o których mówimy z Londynu, prawdopodobnie byli ofiarami pewnej historycznej wykładni filozofii, która bez odnoszenia się, bez referencji do życia współczesnego, staje się reliktem przeszłości, który zbędnie musi obciążać pamięć. Co też jest nie do końca prawdą, bo każdy kontakt z wiedzą jest jednak czymś, co nas w jakiś sposób formuje. Natomiast człowiek, który ma 20 lat, może ma prawo tego nie wiedzieć.
I cały dowcip polega na tym, że ten, kto wykłada, mając życiowe doświadczenie, powinien znaleźć drogę dostępu, dojścia do tego młodego człowieka, który może nie wiedzieć o tym, co jest ważne lub jak można to rozumieć, jak można z tego, z tej wiedzy korzystać. Książka generalnie polega na tym, że poza jakby tą częścią pierwszą, w której wprowadzam w istotę obrazu Platona, obrazu jaskini platońskiego, pokazuje, jak on się przełożył na kulturę, jak oddziaływał na filozofię, na filmy, na książki, to w drugiej części analizuje poszczególne metafory filozoficzne z różnych epok, oczywiście o skończoną ilość, i każdy tekst, każda metafora zinterpretowana jest w ten sposób, że najpierw do niej jest przypisana ilustracja. Powstała ilustracja specjalnie do tej metafory. Jest ona, ta ilustracja jest jednocześnie jakby interpretacją i potem taki krótki komentarz. I wydaje mi się, że to wedle mojej wiedzy to jest pierwsza taka książka na świecie, w której powstały specjalnie rysunki do metafor filozoficznych. Po to, żeby unaocznić treści zawarte w tych metaforach, ale też je jakby w jakiś sposób zinterpretować, czy też odnieść do życia. I o takiej książce nie słyszałem. Obraz w książce, jest jeszcze wideo. Powiesz coś więcej? Jeszcze nie na tym etapie. O wideo nic więcej już nie powiem. Znaczy, już powiedziałeś to, ja już więcej nic nie dopowiem. Dobra, to ja zostawię to na razie. Poprzemiliśmy na razie. Nie? Natomiast to jest dopiero początek drogi. I na razie jakby szukam tej estetyki obrazu, kreski, którą mogę wyrazić to wszystko. Kiedy szukałem grafików do współpracy, myślę, że dotarłem do jakiejś setki. Z tej setki wybrałem 18 i do końca trwało 3, właściwie 2. Dlaczego? No, był taki naturalny proces eliminacji, bo to jest... To jest to, że my musimy się trochę połączyć, żeby te grafiki powstały. Znaczy, moje idee, jakby te zapatrywania, perspektywy filozoficzne muszą się spotkać z warsztatem artystycznym. No i w sumie, jak ostatnio podliczyłem, no to jednak całość projektu kosztowała 250 000 zł. No, to teraz musi się to zwrócić. I dla kogo jest ta książka? Zwrócić się nie zwróci, bo musiałbym chyba sprzedać 50 tysięcy egzemplarzy, wtedy by do mnie, albo nawet więcej, wtedy do mnie wróciłyby nakłady finansowe, które na tą książkę wydałem i wtedy może zacząłbym tam zarabiać. Zresztą nie po to tą książkę pisałem, żeby na niej zarabiać. Nie, to jest jej celem. To było moje marzenie. Ja o tym myślałem już tak naprawdę, takie pierwsze myśli o tym, to miałem chyba w roku 2000 albo wcześniej, jak zaczynałem studia. Natomiast filozoficzne. Natomiast ta droga od pomysłu do realizacji no, trochę trwa. To dla kogo ona jest? Dla kogo jest? Właściwie dla każdego, kto się zainteresuje. To dość szerokie. To tak jak z filozofią. Ale to tak trochę jest. Bo i tu jest może ta różnica między marketingiem a filozofią. Między chrystusowym sianiem a marketingiem i filozofią. Albo między pojęciem filozofii, o którym wspomina Cycero w rozmowach tuskulańskich bodajże, jeżeli się nie mylę, gdzie mówi, że filozof przyrównuje filozofię do uprawy pola. I ja rzucam nasiona, a gdzie wyrosną? Wyrosną tam, gdzie będzie podatna gleba. Nie chciałbym dla nikogo jej zamykać, ani dla nikogo ją specjalnie otwierać. Nie chciałbym, chciałbym, żeby książka była wolna od takiej nachalności intelektualnej, że to jest z takiego patosu, który bardzo często charakteryzuje publikacje naukowe, nie tylko z zakresu filozofii, ale z wielu nauk. Tego nikt potem nie czyta. Nie. Wiesz, czemu ci zadałem to pytanie? Znaczy, ja mam w tym swój osobisty interes. Tak. Bo bez schematu, idea bez schematu tak. Jest taka, żeby wychodzić z jaskini. Tak. Żeby cały czas wychodzić. No out of the box i wyjście z jaskini to jest jedno i to samo. To jest... Oczywiście, to tak. Gdzieś tam w prywatnej rozmowie nam już się przewinęło. Wychodzenie z szufladek myślowych, poszerzanie horyzontów, tak. Patrzenie na rzeczy, na które patrzą inni, ale widzenie być może czegoś innego albo czegoś więcej. Tak. I myślałem, że jak ty powiesz mi, dla kogo jest ta książka, to ja będę wiedział, dla kogo jest bez schematu. Ale chyba też mam takie podejście, że rzucam te nasiona i mam nadzieję, że ktoś na to zareaguje. Nie myślę na przykład, to jest dla marketerów. Albo nie myślę, to jest dla menedżerów, którzy nie mają czasu poszerzać horyzontu. Życie jest dla ludzi. Albo dla artystów. Życie jest dla ludzi. Tylko to dziwne, bo zajmujesz się trochę marketingiem. Tak. Ja też gdzieś tam trochę się tym marketingiem zajmowałem i każdy by nam powiedział, jakiś konsultant, który by tu z nami tak. Odpowiedział, panowie, ale wy nie stargetowaliście grupy. A nie zdarzyło ci się kiedyś zakochać w kimś,
o kim widziałeś, że to nie ma sensu. Że nie ma sensu, ale czułeś, że tak musisz dlatego zrobić. Dlatego uważam, że bez schematu jest takie czyste. I dlatego uważam, że twoja książka może być taka czysta. I dlatego teraz tu siedzimy i rozmawiamy. Zresztą gdzieś tam zainspirowałeś mnie swego czasu, jeżeli chodzi o podejście bez schematu. Misja bez schematu jest taka, żeby wziąć bardzo różne koncepcje, bardzo różne idee, bardzo różnych ludzi, wrzucić ich do wielkiego zderzacza hadronów i zobaczyć, co się stanie. I tak na przykład robiłem odcinek o tym, jak StarCraft 2 i e-sportowcy mogliby uczyć menedżerów lepiej zarządzać swoją uwagą i radzić sobie z sytuacjami stresowymi. Albo w jaki sposób VR i AR technologia może wzbogacić klasy czy szkoły. Albo nawet w jaki sposób jazz mógłby nauczyć naukowców, którzy są spętani pewnym rygorem naukowym, myśleć bardziej nieszablonowo. Teraz cała ta wiedza, którą masz i również doświadczenie, bo zjechałeś niemały kawałek świata i również wyobraźnia, którą tutaj ładnie zaprezentowałeś. Gdybyś miał to wszystko wykorzystać w jakichś nietypowych obszarach, w których jeszcze tego nie wykorzystywałeś, co by to było? Nie chcę powiedzieć, że z takim marzeniem się urodziłem, ale gdzieś w wyniku swojej edukacji, tego czego doświadczyłem w szkole, chciałbym zmienić szkołę, żeby wyglądała inaczej. To gdzieś zbiegamy. Powiedz coś. Ja próbowałem to zrobić. Lego Logos. No, Lego Logos to temu służyło i nadal temu służy. Gdybyś mógł, to co byś zrobił? To bym zmienił system edukacji. Z góry do dołu. Cokolwiek. Zrezygnowałby przede wszystkim. Niewątpliwie jest repetere do cere. To powtarzanie, ten rygor szkolny, ono jest potrzebne, no bo nie możesz się czasami nauczyć słówek, jeżeli nie żyjesz w danym kraju, nie powtarzając. Ale zmieniłbym ten sposób podejścia. To znaczy on musi być holistyczny w moim odczuciu. No, to właśnie to jest przenikanie się do tych przedmiotów. To, za co mnie, czy też próbowałeś tutaj szczypać, nie? Czy co ma marketing z filozofią. No właśnie ma, te rzeczy się przenikają, bo my chodząc po ulicach, przenikamy te wszystkie rzeczy naraz. I chodziłoby o to, żeby... Dlaczego nie uczyć się języka polskiego po angielsku? Tak. Dlaczego to ma być tak, że tu się jedno kończy, a drugie się zaczyna? Prowadzimy tą płynność. Tak. To jest też efekt rozwoju nauk specjalistycznych, bo dzisiaj mamy... Wszystkie są na styku różnych dziedzin. Tak jest, ale chodzi mi o taką wąską pojętą specjalizację, bo mówimy tak, mamy lekarza od wątroby, mamy lekarza od serca, tak jakby to serce było chore albo wątroba, nie? A jeszcze nie widziałem, żeby sama wątroba chodziła bez reszty człowieka, nie? No chory jest człowiek i ja rozumiem, że ta wysoko, daleko posunięta specjalizacja, ona wymaga pewnej wiedzy, którą jednostka nie może już posiąść, że tego jest za dużo, tak? Że to przerasta, nie wiem czy przerasta, być może przerasta możliwości jednego człowieka, ale to można przecież rozwiązywać pracą zespołową. Dlaczego ma być jeden nauczyciel na lekcji? Dlaczego nie może być pięciu na raz? Dlaczego to nie może być tak, że jak mamy, bo właśnie cały czas była taka koncepcja, żeby łączyć, że mamy momenty wspólne, takie styku między historią, między literaturą, tak, geografią i że możemy te rzeczy połączyć, że na przykład na jednej lekcji na polskim robimy to, na historii robimy to, a na geografii to, żeby one się uzupełniały. Ale czego oni nie mogą być w jednym czasie, w jednym miejscu? Jedność akcji, miejsca i czasu. Nie? Dlaczego ten dramat nie może być w jednej klasie? Bardzo rzadko, jak są te rozmowy bez schematu, mam okazję postawić jakąś kropkę. I taki akcent na sam koniec, który by wybrzmiał. Ale teraz mamy świetny pretekst, bo chciałbym, żebyś powiedział parę słów osobom, które nas oglądają, o swojej książce. Bo włożyłeś w nią naprawdę tyle pracy. Ja cię znam na tyle, że wiem, że to będzie dobre. I chciałbym, żeby jak najwięcej osób sięgnęło po nią. Dlatego powiedz kilka słów o Jaskini Drodze Rebeliantów. Książka, nie wiem czy jest dobra, bo, dlatego że nie jest jeszcze skończona. Mam wrażenie, że to jest pierwszy krok i że potrzebuję jeszcze czasu i jakby kontaktu z ludźmi, żeby ta książka mogła się dalej rozwijać. To nie jest tak, że uważam, że pozjadałem wszystkie rozumy, że najlepiej znam się na filozofii. Wcale tak nie myślę i nawet przez myśl to nie przeszło. Natomiast bardzo to jest to dla mnie ważne, istotne. I nauczyłem się, że to się w dużej mierze rozwija, pogłębia w człowieku, kiedy ma kontakt z innymi, więc jest mi obojętne, czy będziecie ją kupować, chociaż pewnie
wydawca chciałby też, żeby to się ta inwestycja się zwróciła w jakimś sensie, natomiast w jakimś stopniu. Natomiast ważne, żebyście ją czytali. Jak będziecie ją czytać i będziecie się dzielić tymi myślami ze mną, to na pewno będę mógł ją dalej rozwijać. I to z korzyścią dla nas wszystkich. A znaleźć mnie można na Facebooku Jarosław Spychacz Spychała, polski Żyrardowski. Cuando otros hombres sigan ciegamente la verdad, recuerda, nada es verdad. Cuando otros hombres están limitados por la moral o la ley, recuerda, todo está permitido. Trabajamos en la oscuridad para servir a la luz. Nosotros somos filósofos. Somos rebeldes.